witam. Dzisiejszy odcinek podzielimy na dwie części. W pierwszej ogarniemy nowy pojemnik dla liściów, a w kolejnej części zrobimy aktualizację gąsienic w innych pojemnikach. W czasie, kiedy to nagrywa, moja koleżanka pisze właśnie egzamin, więc wszyscy trzymamy za nią kciuki. Życzymy powodzenia i lecimy oglądać dalej. Tak jak mówiłem, najpierw zaczniemy od liściów. Ten pojemnik po pierwsze ma za małą wentylację, a po drugie jest strasznie niepraktyczny i zajmowanie się tym jest katorgą. Będzie też taki tymczasowy pojemnik, ponieważ nie wiadomo, jak długo u mnie zostaną te liście. Więc przestawimy, to weźmiemy na bok aktualnie, albo pokażę najpierw jeszcze jakie są. Łącznie jest ich 5 w tym pojemniku, ale tak jak mówię, ten pojemnik jest tragiczny, więc trzeba coś zrobić innego. Pojemnik, który mi zrobimy, to będzie taka oto tuba. Co prawda ona ma siatkę, ale to nie jest żadna przeszkoda. Siatka tutaj jest dlatego, że ten pojemnik pierwotnie był dla modliszki, ale modliszka poszła w inny pojemnik, więc po prostu go wykorzystam do liściów. A siatka po prostu zwiększy powierzchnię życiową im, żeby miał gdzie chodzić więcej. To nie będzie problem. Zamiast ręcznika papierowego na dno użyjemy włókno kokosowe, ponieważ chcę dać jeszcze tam skoczogonki, żeby jak najmniej się tym zajmować. Nie sprzątać tak często, tylko żeby skoczogonki zajmowały się odchodami i z resztkami pokarmowymi. I standardowo jakieś liście jako pokarm, pojemnik z wodą i to w sumie wszystko. Więc zaczniemy robić. Więc są to liście strzałkowe, pochodzą one z jawy. W sumie to jest jeden z najmniejszych, albo nawet najmniejszy gatunek liściów, jaki jest dostępny w hodowli. Samice dorastają do 7 cm, a samce do 5. Tak bardzo szybko rosną, w sumie 5-6 miesięcy w sprzyjających warunkach potrafią już być imago. Samice mają 6 wyninek, samce 5, więc często trzeba stopować samce, jeżeli chce się rozmnażać z tego samego miotu. A karmi się głównie liśćmi jeżyny, maliny oraz dębu. Dobra, tyle wystarczy w sumie. To jest naprawdę 1 cm. No wystarczy w zupełności. Teraz dodamy tutaj skoczogonki. Nie dodamy ich wszystkich, bo to będzie znacząco za dużo. Dodam po prostu z jednego węgielka, wezmę i strzepię do środka. Jak ich będzie za dużo, to niestety ich liczba i tak się zmniejszy sama. Jak będzie ich za mało, bo one miały sprzyjające warunki, to się namnożą na spokojnie. Bierzemy jeden węgielek i oraz strzepiemy. Sobie nawet z drugiego wezmę, bo dużo uciekło. Ok, to powinno wystarczyć. W sumie to wrzucę jeszcze tutaj jakąś korę, jakieś patyczki, liście, żeby miały co jeść w razie W, jakby nie było za dużo odchodów. Wszystko wrzucam na boki, ponieważ na środku będzie pojemnik z wodą. I może ozdobę jakiś chrobotek jeszcze będzie. Jako pojemnik na pokarm będzie robić mi zwykła sosierka, po prostu której mam zrobione dziurki u góry. No, będzie kapać. Akurat mam pod ręką świeżą jeżynę, więc dodam jeżynę. Tutaj, poza pojemnikiem. I to już wystarczy. Teraz musimy tylko znaleźć liśćce i wrzucić do środka. Są to maluchy jeszcze L3, L4, które są bardzo ruchliwe. Tutaj są dwa, mniejszy i większy. Zrobimy jakieś zbliżenie. To akurat młody samiec. Po czym poznaję, że to samiec? Bo mam bardzo długie czułka oraz długi, wąski tułów w porównaniu do samicy. Widoczne również są tak delikatnie zalążki skrzydełek. Tak jak mówiłem, samce dojrzewają o wiele wcześniej od samicy, więc te zalążki już są widoczne. Dobra, więc pojemnik jest gotowy. Teraz tylko trzeba jakąś gazę na górę i przykryć to wszystko. Teraz już mam naprawdę mało roboty, z tym wystarczy raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu tylko jedzenie zmieniać. Podłoże już nie jest do wymiany. Skoczogonki załatwią całą sprawę. Więc naprawdę wersja dla leniwych. A też jest tymczasowy pojemnik, ponieważ nie wiem, ile jeszcze u mnie będą na hodowli. Możliwe, że za tydzień już ich nie będzie, więc niech chwilowo im starczy. O, tak wyglądają jeszcze. Tylko pokażę jajka tych liściów. A tutaj jest stara samica, która niestety nie miała łatwego życia. Ma tylko... ma 5 odnóży zamiast 6, jednej przedniej nie ma. Skrzydła pogryziono odwłok, a takie urządziły samce. Ok, teraz zajmiemy się motylami, a dokładnie gąsienicami. W tym pojemniku są jajka, które pokazywałem w ostatnim odcinku. Już widać gąsienicę. Jest już straszny syf i jest to po 1,5 dnia. Te gąsienice są naprawdę wszędzie. Nie wiem, czy będzie widoczne. Ale to nie tylko na tych liściach, pod spodem, z każdej strony w zasadzie są. Więc tu trzeba posprzątać i wrzucić nowy pokarm.
tak samo zrobić w tym pojemniku oraz w tym. Tu są inne gatunki, o nich za chwilę. Zajmiemy się najpierw tym. Wiecie co, najszybciej to będzie tak, jeżeli po prostu przerzucę gąsienice, które są na liściach, do nowego pojemnika, a tamten wyczyszczę, bo będzie to za dużo, za długo będzie to trwało inaczej. Widzicie, ile ich jest? Na każdym liściu, z każdej strony pełno gąsienic. Przy odkazie jeszcze pełno odchodów, więc to trzeba jakoś posprzątać. Ja po prostu wrzucam świeży pokarm, a takie jeszcze resztki na chwilę do pojemnika. Mija godzinkę, może dwie, i one już przechodzą na świeży pokarm i wtedy po prostu wyciągam. Piękny widok, co? A to jest praktycznie już wyczyszczone. Tutaj zostało przyklejone resztki odchodów, a cała reszta już jest wyrzucona. Więc jak ktoś się zastanawia, czy jest dużo sprzątania, to jest bardzo dużo sprzątania. Roboty przy nich nie jest dużo, ale to sprzątania, jak się ma tyle gąsienic, to jest sporo. Jak są trzy gąsienice, to jest nie ma aż tak dużo. Choć i tak można się zdziwić, ile trzy gąsienice mogą narobić szkód. Teraz tak pojedynczo będę łapać. To, że ja robię tak patyczkiem, to nie oznacza, że można dość mocno i gwałtownie ściągać je. To robię naprawdę bardzo delikatnie. W zasadzie to je delikatnie pukam i zachęcam do ruszania się. One spadają prosto na liście, więc nic im się nie dzieje. Jeszcze ewentualnie można robić tak, jak ja czasem robię, że jak jest dużo gąsienic na jednym listku, to po prostu wrzucam ten listek z powrotem. Tylko tak mniej więcej staram się strzepać te wszystkie odchody. Bo one ten listek zjedzą do końca, ewentualnie przejdą na świeży i wtedy będzie można go wyjąć na spokojnie. Tylko że ja to robię codziennie, więc w zasadzie liście, które są długo w pojemniku, mają maksymalnie 2 dni. I to już jest dla mnie długo, tak codziennie się staram wymieniać. Więc można sobie pozwolić wrzucić listek z gąsienicami do środka, wiedząc, że go jutro wyjmiemy. Jakoś się udało przetransportować. Ale już teraz na dół wrzucę jakieś 2 listki świeże. Bo tych całkiem na dole, żeby przeszły na te świeże, te stare wyrzucę za kilka godzin. Okej, to ten pojemnik, powiedzmy, że mamy gotowy. Tylko mówię, jeszcze do niego wrócę za jakiś czas. Niekoniecznie będę to nagrywać, ale na pewno te z dołu wyjmę wszystkie listki, takie, które są pojedzone, i zostawię te całe. Zamykamy. Jedziemy do następnego. Następny pojemnik, to tutaj mam niestety tylko 3 gąsienice z gatunku rusałka CX, a to dlatego tylko 3, gdyż nie tak poszła inkubacja po prostu. Moja wina, trochę zepsułem inkubację i tylko 3 gąsienice wyszły. Zaraz wam je pokażę. Rusałki, jak to rusałki, najczęściej odżywiają się pokrzywą. Więc teraz tak, zdejmiemy tę, wyjmiemy z ependorfy, wlejemy nową wodę do ependorfy i nową pokrzywę i wrzucimy z powrotem gąsienicę. Tylko jeszcze przed tym trzeba pozbyć się odchodów z pojemnika. Już część wysypałem, ale jeszcze do końca doczyścić to po bokach i będzie dobrze. Ok, już mam ependorfę z wodą i w środku pokrzywę. Dlaczego tutaj wkładam pokrzywę do wody, a bez nie? To tylko i dlatego, że tutaj są tylko 3 gąsienice, które zjedzą o wiele mniej i ten pokarm musi być dłużej świeży. Tam co chwilę dorzucam świeżego, nowego pokarmu i wyrzucam stary. Tutaj trochę rzadziej zaglądam. Oraz pokrzywa szybciej więdnie i to tak znacznie szybciej w porównaniu do bzu. Wrzucamy do środka. Jeszcze takie 2 listki mam osobno, też je wrzucę. I teraz gąsienice trzeba przetransportować. To już raczej palcami zrobię, ewentualnie jeszcze wykałaczką. O proszę, tak wyglądają z bliska. Najbardziej bym chciał, żeby była 2 samice i 1 samiec, no ale jak będzie 1 samica i 2 samce, to nie będę zły. Gorzej jak będą 3 przedstawiciele tej samej płci. No ok, gąsienice są w środku, przykrywamy i idziemy do następnego. Tutaj już znacznie mniej roboty było. Następna jest pawica suraka. Tutaj jest około 20-15, nie jestem pewien, gąsienic, jeszcze nie policzyłem ich. I to są już sztuki L2. O właśnie, tak wyglądają sztuki L2. Również odżywiają się bzem, ligustrem i śliwą i tym wszystkimi innymi rzeczami, które wymieniałem przy samej ricini. Jest to ta sama rodzina, więc pokarm też jest bardzo podobny. Teraz po prostu muszę jakoś wyjąć to wszystko, posprzątać i dać z powrotem gąsienicę. Tutaj również mam ependorfę, ponieważ jest znacznie mniej gąsienic, jednak wolałbym, żeby ten pokarm był dłużej świeży. W przypadku tamtych samej ricini, gdzie ich jest około
100, 200. Ja strzelam 150, to ten pokarm znika w oczach. Okej, w miarę się pozbyłem odchodów, tylko muszę jeszcze środek wyczyścić. Jakimś ręczniczkiem najlepiej. Tego się nic, jak zauważyłem, to w porównaniu do samej Ricini już od L2 żerują samotnie i się rozchodzą. Same Ricini jeszcze, tak jak poprzednio, wszystkie były na skupie, to tak samo jeszcze raz jak wylinieją, to będą razem. A to jak widać już przy L2 sobie żerują osobno. Więc myślę, żeby im wkrótce dać większy pojemnik, żeby miały więcej miejsca. Skoro już teraz lubią chodzić, no to co dopiero przy L3. No okej, w miarę wyczyszczone. Co prawda nie wszystko do końca dokładnie, ale nie przesadzajmy, jest okej. Okej, bez mamy już w probówce. Wrzucamy do środka. Tak, układam to mniej więcej tak, żeby pokarm był wszędzie i na dole i u góry. Żeby mogły się rozejść i miały ten pokarm. Teraz szukamy wszystkich uciekinierów. To są większe gąsienice, więc już palcem je ściągam. Się nie boję aż tak bardzo. Wciąż robię to bardzo delikatnie, ale nie obawiam się, że uszkodzę w jakiś sposób. Upewniam się jeszcze, czy na listkach niczego nie ma. O! Czy to jest L3? To mnie tak. Tutaj jest L2. Tu i wyżej. Tutaj jest wylinka pozostawiona. I tu jest nowa gąsienica. A raczej po wylince świeżo. Możliwe bardzo, że to już jest L3. O, teraz się tak wykręca, jak ładnie. Jest świeżutko po wylince. Zawsze po wylince, jak wyjdą, to właśnie się tak rozciągają. Wiecie co? Nie będę jej dotykać. Po prostu ten listek położę na górze, żeby jej nie uszkodzić, bo jest naprawdę świeżo po wylince. To mogły być sekundy. A więc ją zostawię u góry. O! Słodko. Dobra, idziemy dalej. To nie jest stary pokarm. Tam ma tyle samo co ten bez. Tylko, że ten nie był w wodzie. I taka jest różnica. Oraz to jest ligustra, a nie bez. No i gotowe. Pokażę wam coś jeszcze, ale już nie będziemy tego oglądać, bo to będzie za dużo. No oto nasze polskie motyle. Rusałka, pokrzywnik. To wszystko jest po dniu. Pełno odchodów. I resztki pokrzyw. I to oczywiście nie są wszystkie gąsienice, ponieważ... Dzień dobry. Dokąd pani idzie? Dlaczego to nie są wszystkie? Bo tutaj ich jest jeszcze pełno. Masakra. To już ogarnę samemu. No i okej, to było wszystko na dzisiaj. Pojemniki ogarnięte, wszystko przerzucone, wyczyszczone. Co prawda muszę jeszcze w tym pojemniku i w tym za jakiś czas wyjąć stare liście i poczekać po prostu, aż przejdą gąsienice na świeżo. Ale to już samemu zrobię. Dzięki za oglądanie i do następnego.